Bogdanie, co tutaj dzisiaj się w Urzędzie Wojewódzkim wydarzyło? Ano, wydarzyło się spotkanie około tam kilkunastu do 20 osób, dawnych działaczy opozycji antykomunistycznej, gdzie zadałem ludziom pytanie o to, czy o takie Polskę walczyli. Czyli chodziło o konfrontację tego, tych marzeń, które mieli za czasów Solidarności, z rzeczywistością obecną, na ile te marzenia się spełniły, na ile się nie spełniły. No, krótko mówiąc, czy o takie Polskę walczyliśmy. I jaka takie refleksja? No, refleksja jest taka, że wszyscy się wypowiedzieli. Zostało to nagrane dzięki Tobie między innymi. Mam nadzieję, że z tego jakiś materiał powstanie, ale przede wszystkim, co chciałem najważniejszego powiedzieć, cel tego spotkania, bo to było spotkanie zamknięte, celem tego spotkania nie tyle było upublicznienie, ile tak naprawdę archiwizacja tych właśnie, tego spojrzenia, tamte czasy obecne. Chodziło po prostu o przyszłe ewentualnie badania, sięganie przyszłych historyków, socjologów do tego materiału, który dzisiaj stworzyliśmy. Frekwencja się spisała? Kilku osób nie było, ale to tak zawsze jest. Kilka osób wyjechało, nie mogło być, no nie da rady w takim gronie. No, szczególnie się cieszę, że była pani Zosia Romaszewska, która też tutaj nam jakby to spojrzała na to z takiej perspektywy troszeczkę szerszej, ogólnopolskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.